Dzień dobry wieczór. Z tej strony ponownie Starki, no i widzimy się w Hollow Knight'cie. Więc tak, w dzisiejszym odcinku chciałbym podejść do tematu trochę luźniej. Inaczej mówiąc, dzisiaj odcinek uzupełniania zaległości, zwiedzania innych takich rzeczy. Więc tak, na dobry początek, chyba już przynajmniej dla mnie, po części legendarne miejsce do wspinaczki. Około skokowej z kryształowym daszem, gdzie oczywiście postać nie chce mi się łapać. No inaczej mówiąc, to kolczaste coś. Zobaczymy, co w ogóle tu się kryje. Tylko fajnie by było, gdyby mi postać w ogóle reagowała, a nie. A dobra, to może była kwestia tylko mojego pada ponownie, który odmawia posłuszeństwa momentami. O, i teraz najgorsza część, no cóż, którym się atakowało? Dobra, tym. Dobra. Wiecie co, nie. Coś mówi, że ten fragment jest w stanie mnie pogrążyć najbardziej ze wszystkich. Okej, dobra. Jestem na końcówce życia. Jestem na końcówce życia, ale chyba się udało. Okej. Powiem szczerze, wygląda to, że tak. Kto by pomyślał? Tam coś dalej jeszcze jest, więc obstawiam, że to nie wszystko oczywiście, ale udało się. Nieźle. Najpierw jednak... Trzeba sprawdzić to miejsce. I prawdopodobnie tworzyć sobie drogę powrotną. Poza drogą powrotną nie widzę, żeby to cokolwiek było. Mam nadzieję, że to też się spowoduje, że teraz tam nie będę mógł wrócić. Nie, dobra, mogę. Dali na jeden życia, co jest niepokojące, ale... Najważniejsze, że mogę tam wrócić. Ale nie. Nie pamiętam, czy tam kolców nie było na ścianie, więc lepiej nie używać tutaj tego super dasza. I tak, były, więc... Gdybym to zrobił, to bym zginął. Ale okej, jeszcze to nie koniec podróży z tego, co widzę. Okej, tam chyba jest kolejny Rancid Egg, ale wolę nie sprawdzać tego w takim momencie. Nie. A było tak blisko. A. Jeszcze nie usiadłem na ławce w Grimpaw, no super. No i no cóż. Jak widać, jak zwykle, zlamiłem. A byłem tak blisko sukcesu. No cóż, przynajmniej teraz wiem, jak tam to wszystko wygląda i... W sumie... Dobra, wiecie co, mam dużo rzeczy na liście do sprawdzenia, więc spotkamy się może po prostu na miejscu, tak będzie najlepiej. Ale nie będę zajmował czas odcinkowy teraz tutaj. No, w sumie tak będzie najlepiej. Dobra, zeszło w sumie na to, powiem wam szczerze, mniej czasu niż się bym spodziewał, ale... I tak... Nic to nie zmienia, patrząc na to, że te jeszcze... Można powiedzieć najtrudniejsze? To chyba nadal przed nami. Patrząc na to, wiecie, wszystko. Tak, więc dobra. Bo tutaj się dostać, trzeba zrobić dasha w odpowiednim momencie, a tam, no, kryształ. Nic innego nie. Może być. Tu była ławka. Naprawdę, tuż przed ławką padłem. Nie, smutne. Smutne, ale dobra. Coś odkryłem i to się liczy. Okej, jakaś postać. No, widać, że... Cokolwiek tu jest... Chyba coś potrafi walczyć trochę, bo... No... Duży gwóźdź w ogóle, ale mniejsza z tym pogadajmy i w ogóle. Mistrz... Gwoździa Shio. O, wizytco. Wizytator, czy on po prostu gość. Czemu się tu zapuściłeś, mały robaczku? Może tak jak ja... Masz po prostu... smaka czy chęć na odkrywanie nowych rzeczy. Jestem Shio. I w moim poprzednim życiu byłem mistrzem gwoździa. Tak. Aha. Tak, jedną rzeczą, która mnie... Która mnie po prostu pociągała, było uczenienie się silniejszym i...
ulepszanie swych umiejętności w... Znaczy z gwoździem. Wyobrażam sobie, że to było moje jedyne powołanie w życiu. Ale to uczucie... No, jak to się nazywa? Faded. No, przemijało z czasem. Teraz poszukuję nowego wołania, czy powołania. Coś, czegoś, co przemawia do mojej duszy i pcha mnie naprzód. Dlatego spędzam mój czas tutaj. Scheduled. Scheduled. Nie jestem pewien, ale ogólnie wybaczcie ponownie, że nie jestem przygotowany. Próbując opanować do perfekcji sztukę tworzenia, malowanie, rzeźbienie. Te rzeczy przynoszą inny rodzaj przyjemności. Nie wydaje się zbyt poruszony tym, co mówiłem. Czyżbyś poszukiwał Shio, mistrza gwoździ? Czy przybyłeś tu, by nauczyć się sztuki gwoździa? Nauczę cię, jeśli prosisz. Nauczyć się sztuki gwoździa tego mistrza? No oczywiście, że tak, ale... Co to w ogóle było? Wow. Okej. Okay. Czyli pędzel? Jakiś okrzyk? I machnięcie pędzlem. Wygląda ładnie. I co to w ogóle jest? Panowano mi olbrzymie sieknięcie, że tak nazwę. Przyczymy ich, aby skupić swoją energię w gwoździu. Puść przycisk bez trzymania góry lub dołu, by wykonać wielkie uderzenie, czy tam cięcie. Więc moja praca, czy moja sztuka. Czy ona ci porusza? Dzierżenie gwoździa, dzierżenie pędzla. Te rzeczy nie są wcale takie odmienne. Niemy świat, wcinamy się w świat, byśmy mogli zobaczyć głębie wnętrza. Na ten moment jednak nie mam niczego, czego mógłbym cię nauczyć. Twoja ścieżka naprzód, tylko ty możesz ją zobaczyć. Powodzenia. Masz coś jeszcze do powiedzenia ogólnie? Mam trochę zapasowych pędzli, dosyć dużo farby. Kiedyś zmęczy cię gwóźdź. Czyli się jest swobodny, by do mnie dołączyć w mojej sztuce. Dobra, teraz zobaczmy, co to w ogóle jest. Okej, dobra, czyli ładujemy i... Wow, fajne! Fajno! Tylko... Pewnie z tego, że nie wiem, jak z użytecznością ogólnie mówiąc. Ale dobra, skoro już mam to za sobą i w sumie mam tu ławeczkę, więc nawet jeśli zginę, to będzie nic. To... Brawo. Po prostu brawo. Ale wracając tam, to w takim wypadku chyba warto jeszcze podnieść to Rancid Egg. No bo oczywiście, co to innego mogło być niż Rancid Egg? No, nie, co ja żebym zrobił? A, dobra. No, nie. Teraz już nas naprawdę zlamie. Dobra, widzicie już jaka ze mnie jest wewnętrzna lama. Co z tego, że to momenty, w których potrafię dobrze ogarnąć wszystko. Jeśli są potem takie momenty jak to, w których po prostu wewnętrzna lama przejmuje kontrolę i bardzo wszystko. Ale dobra, ścieżkę już z powrotem widzieliście, wiecie co tu się kryje, więc najlepiej będzie, jeśli spotkamy się po prostu w kolejnym miejscu, przy kolejnym punkcie podróży, tym razem, szczerze mówiąc, nawet nie wiem jeszcze gdzie pójdę. Muszę sprawdzić swoją listę, gdzie się posiałem jak zwykle, ale tak, zobaczmy się po prostu za chwilę, jak już będę miał pomysł, co teraz zrobić. No dobra, następny punkt podróży zdecydowałem, że będzie to Deathmouth. Głównie dlatego, że blisko jestem do Forgotten Crossroads, więc jeśli cokolwiek tam jeszcze mam do pominiętego, to będziemy mogli to szybko sprawdzić. A druga kwestia to nasz tutaj towarzysz Sly. Czy jakoś tak, u niego można kupić, jak widzicie, dużo rzeczy. Przy czym najbardziej mnie póki co zastanawia, no, elegancki kluczyk. Kupuję go, bo wiecie, podejrzewam, że wiem, gdzie nawet go umieścić, więc te. Prawdopodobnie pod koniec powrócimy do City of Tears, by sprawdzić, czy klucz pasuje. A póki co, szczerze mówiąc, zobaczmy może jeszcze do Cornifera i w sumie do Cornifera, bardziej do jego żony, czy jest coś ważnego do kupienia. Tylko przepinki, które mogę sobie sam ustawić na mapie. A nie ukrywajmy, no, nie jestem z tych, którzy będą pamiętać o takich rzeczach, więc ta.
Wpadamy do crossroadsów. I co? Najpierw jedna rzecz. Czyli oni też tu są na dwa uderzenia nadal. I okej. O, czy jest tutaj coś jeszcze takiego niezwiedzonego do końca? Okej, dobra. Jest. Tak więc dobra, sprawdzimy co i jak. I przy okazji jeszcze jedna kwestia, chcę zobaczyć jak działa ten wielkie cięcie. Oni są na dwa, z wielkim cięciem na jeden, dobra. Czyli bije tu co najmniej trochę większe obrażenia, więc fajna sprawa. I dobra, dobra, ponownie. Chyba? Nie wiem. Tam widzę jedno miejsce, w którym nie byliśmy, więc to jest mój główny cel. Ale definitywnie nie zaszkodzi sprawdzić też do grabów, czy grabów, wiecie o co chodzi. Czy może przypadkiem jakiegoś nowego nie uwolniliśmy, kiedy byłem tu ostatnio? Nie. Żadnego ostatnio nie uwalnialiśmy, więc wszystkie nagrody są aktualne. No dobra. Wiecie, trochę szkoda, bo nie ukrywam, przydałoby się jakieś dodatkowe nagrody finansowe, czy jak już się przekonaliśmy inne rzeczy, bo też dostaliśmy fajną przepinkę. Której nie korzystam, bo mam za mało tych węzłów przypinkowych, czy takie nazwę. Chociaż może nawet jest prawidłowe określenie. Czy to było to? A, wygląda na to, że to może być to miejsce. Nie, dobra, to nie jest to miejsce bezpośrednio, o którym mówiłem, ale tutaj też jest jakieś przejście, w którym mnie nie było, więc tak. Idziemy. I cokolwiek to za miejsce, to dużo tu muchy. Całe szczęście muchy nie są groźne. Przynajmniej teraz. Bo wcześniej to pewnie byłyby strasznie groźne. Dobra, już rozumiem, że to miejsce będzie sporym wyzwaniem. Ale no. Nie podejrzewam, że nie będzie to nic na tyle groźnego, żebym musiał się obawiać. Że no to już. Co udało mi się przeżyć. A, uczę mnie tu patrzeć w dół. Dobra. Okej, okay, dobra. Muszę przyznać, nie wiem jakim cudem udało mi się ominąć takie rozległe miejsce. Patrząc na to, że no jednak, nie ukrywajmy, staram się dobrze eksplorować, a tu proszę. Jednak jest jeszcze więcej pominiętych niż myślałem, dobra. Dawaj duszę, dzięki, przyda się. I teraz co, tutaj coś jest? Chyba nie, więc co my tu mamy? Okej, okay. Przejście i na szczęście zdążyłem skoczyć, zanim to mnie znowu zrzuciło i... To jest powrót na miejsce całe, okej. Okay. Więc tam jest takie przejście, które prawdopodobnie niczego nie skrywa, ani nic, ale... zawsze to przynajmniej mi lepiej zwiedzone. Okej, okay, nie podoba mi się to miejsce. Widzicie, tu są takie delikatne kolce, a tam w tle coś... Łazi. No oczywiście, ale dobra. Zobaczmy, co z tego wyniknie. No. No nie, nie, nie. Okej, okay, cokolwiek z tego ma wyniknąć, prawdopodobnie będzie to śmierć. Śmierć i to szybko. Oj, no cóż. Czyli mamy tam wyzwanie. Dobra. Z chęcią tam pójdę i zobaczymy, czy damy radę. Ale dobra. Ważne, że przynajmniej cokolwiek odnaleźliśmy. Powiem szczerze, że nie jestem zawiedziony. Chociaż akurat ze wszystkich lokacji najmniej się spodziewałem, że mam tutaj jakieś aż takie wielkie segmenty pominięte, jeśli chodzi o Forgotten Crossroads. Muszę przyznać, jako że to była pierwsza lokacja, wydawało mi się do tej pory, że po prostu kompletnie ją zwiedziłem. Wbrew pozorom. Lecimy się do innych, bo przykładowo, jeśli chodzi o Fungal Wastes, czy chociażby właśnie Grimpath, to nie byłem taki pewien co do procentu ukryć, ale w Crossroadsach, no... Naprawdę, w Crossroads wydawało mi się po prostu stuprocentowane prawie, że... No, okej, okay, fajnie postać, ale mógłbyś się nie zsuwać tak szybko. Okej, okay, dobra, udało się, udało się. Prawda, odnosząc wielkie rany w wysokości jednego punktu życia. Ale tak, ważne, że się udało się. I co, tutaj jest trochę dłuższy, to oczywiście z chęcią skorzystam.
Bo jednak wolę iść z pełnym życiem i odrobiną duszy niż z niczym. I tak. Tym razem, co byśmy powinniśmy zrobić z tym wszystkim? Ja powiem szczerze, nie mam pomysłu. Na pewno ostrożniej walczyć. Hej, hej mój cień własny. Moja własna mroczna dusza. I w ogóle. Dobra. Witaj ponownie, przeciwniku. Aha, dobra, czyli on robi dwa skoki po prostu. Aha, i czasem też robi coś takie... Dobra. Okej, dobra, gdybym był bliżej, to bym to przeskoczył. Chociaż teraz to chyba i tak nie ma znaczenia, bo zaraz tu padnę. No, ta. Na ten moment znowu tu padnę. Ta. Nie wiem, czy on jest jakiś ciężki, czy co. Powiem szczerze, nie sądzę, żebym... Może nie tyle, co był w stanie go pokonać, co nie sądzę, żebym po prostu... Był na tyle szybki w reakcji, żeby sobie z nim poradzić bezproblemowo, więc jeszcze pewnie będzie kilka podejść do niego. Ale dobra. Odkryłem, co się liczy. Jednakowoż... Powiem szczerze, chyba preferowałbym do niego wrócić kiedy indziej, bo dzisiaj chciałbym zrobić jak najwięcej nowości, odkryć tyle. On niestety mocno mi nie ogranicza moje możliwości w tym miejscu. Ja, i teraz jeszcze oczywiście wróciłem pełno życia na podstawowych przeciwnikach. Okej, okay, stracę tam niby kilkaset tych wszystkich moich pieniądzów. Czy tam tych geo w sumie. No, mówiąc szczerze, na pewno już nawet nie chcę tam wracać. Po prostu nie czuję, żeby to był dobry pomysł. I to jest tak tutaj, nie. Czyli to przecież jest tam gdzieś dalej. Okej. A, tutaj po prostu. Ja w takie coś nigdy nie wlazłem? Powiem wam szczerze, wydaje mi się to trochę dziwne, że tutaj w takie miejsce, które nawet nie jest ukryte, nigdy nie wlazłem. Ale okej. Nigdy nie wlazłem, to nigdy nie wlazłem. Fajnie, przynajmniej będę miał teraz coś do zrobienia, ale... No... No dla mnie to naprawdę jest takie aż nieprawdopodobne. O nie, bardzo groźne kwasy. To z tego, że prawdopodobnie mogę w nich... Tak, mogę już we wszystkich kwasach pływać, teraz coś oficjalny. No. Jej, kolega. Mamy kolejnego graba do kolekcji, więc póki jeszcze pamiętam, to teraz odwiedzimy tego graba z wąsem. I tak, jak już zobaczymy, czy ma może dla mnie jakąś nagrodę, co... W sumie... Mógłbym niby wrócić do tego mauleka całego. Ale z drugiej strony mam też inne rzeczy na liście. Tylko niestety podejrzewam, że jeśli mam problemy z takim czymś, jak ten zwykły maulek, co... Dzisiaj nie jest mój dzień po prostu na zwiedzanie do końca. Więc najpewniej po prostu pójdziemy do City of Tears, bo tam wiem, że jest bezpiecznie. Na tyle, na ile może być bezpiecznie w City of Tears. Chociaż dobra, już tyle, ile tam spędziłem czasu, co wydaje mi się ostatnio, podkreślam, nie ogólnie. No raczej, no już umiem trochę tam o siebie zadbać. Dobra, bym głupi. Przecież mogą robić takimi atakami, raz na jakiś czas po prostu tak zaatakować tego mauleka, poza tym unikać. Dobra, wiecie co? Jeszcze jedna próba z nim może nie być najgorszym pomysłem w sumie. Jak tak sobie uświadomiłem o tym, że mam przecież zdolność, z której zapominam korzystać. Ja. Więc tak. Następne podejście będzie za chwilę. I miejmy nadzieję, że to nas będzie może sukcesem. Cześć. Cześć. I dostanę coś? Tak, dostałem. Gotówkę. Dokładnie mówiąc 120. No, nie jest tego dużo. Ale jednak... Jeśli tak dalej będę dostawał tego typu nagrody i będę oszczędzał trochę bardziej, to wie, może w końcu kupimy tego kolegę, takiego, wiecie, tego świetlika, czy co to tam było. A wtedy otworzy się kolejne mnóstwo miejsc do zwiedzania. Inaczej mówiąc, będę mógł wtedy już sobie zajść. Dzięki, kamień, po prostu dzięki. Ja bym bez ciebie zrobił. No, ale kontynuując. Będziemy mogli wtedy zajść sobie i zwiedzać te ciemniejsze miejsca. Przed którymi się powstrzymywałem wcześniej, właśnie ze względu na to, że było w nich za ciemno. Jak na mój gust. To wiem, może tam są nawet jakieś większe skarby. I w ogóle.
A może okaże się, że po prostu są ciemne, ale nie ma w nich nic ciekawego. I tak, tym razem będę musiał iść bez żadnej dodatkowej duszy na start walki. Jedne co to z pełną paskiem życia. Ale jednak pasek życia to jest i tak istotna kwestia. Dla takiej lamy jak ja. I w sumie może dobrym wyborem na tego całego tamtego gościa byłoby w ogóle wziąć jakieś te czarmy, które zwiększają mi ilość życia czy coś, a nie takie na większy zasięg ataków. Co to tam jeszcze mam ubrane? Większy zasięg ataków, szybsze zbieranie duszy, podnoszenie geo i Forns of Agony, który jest akurat fajny, chociaż nie wiem, czy chociaż raz go trafiłem tym Forns of Agony, jak dostawam obrażenia. Ale dobra, cześć, moja mroczna dusza po raz kolejny. Miejmy nadzieję, że może ostatni. Okej. Jak widzę, że on skacze, to od razu powinien też reagować, a nie po czasie. Okej. Już go uderzyłem więcej razy niż wcześniej. Dobra. Dobra, jest postęp. Zraniłem go więcej razy niż ostatnio. Dobrze, że się skusiłem jeszcze raz tu pójść, bo tak patrzę, co w sumie było warto. Kawałek maski, no wiecie co, za taką nagrodę, co... Moim zdaniem fajnie, fajnie, warto. Niedługo znowu powiększyłem swój pasek życia. No, kolejny punkt. Dobra. I zobaczmy w ogóle, co jeszcze skrywa to miejsce, bo... Serio? To tyle? Wow. Okej, dobra. Hej, powiem szczerze, spodziewałem się czegoś jeszcze, ale i tak warto było zdecydowanie. Dobra. I teraz tak, w sumie na obecny moment teraz już nie wiem, co jeszcze zrobić. Czy mam jeszcze coś tutaj takiego do ogarnięcia? Bo tutaj wydaje się już być wszystko właśnie teraz sprawdzone jeszcze dokładniej. Może będziemy... Może jeszcze posprawdzam sobie za jakiś czas, oczywiście, jak będę tu powracał jeszcze dzisiaj, kiedy będę chciał, może zajrzeć do tej od przypinków. Wiecie, bo jednak przypinki ważna sprawa, kto wie, może jestem w stanie kupić kolejny węzeł przypinkowy, jak to dzisiaj zacząłem nazywać. Po tym, jak w sumie jeden gościu, którego to, można powiedzieć, Hollow Knight, tak też sobie zacząłem trochę oglądać. Po prostu, dlatego, że chcę zobaczyć, jak inni w to grają. No to po prostu to nazywa węzłami, co... Może to jest prawidłowe nazewnictwo i to. Ja jestem takim jełopem bez mózgiem, że nawet nie kojarzę słów i tyle. Więc to byłoby nawet prawidłowe, bo patrząc na to, jaki jestem ogólnie, to zawsze jak siadam do monitora, włączam nagrywanie, czy włączam, powinno być chyba. Nie jestem pewien, dobra, nie istotne, nie chcę tutaj znowu teraz dysput językowych prowadzić. Ale mniejsza z tym, no to zawsze jak po prostu uruchamiam, takie będzie najbezpieczniej. OBS-a, zaczynam witaniem standardowym, czyli dzień dobry, wieczór i tak dalej. To moje słownictwo nagle staje się dużo bardziej ubogie i zapominam ponad połowę słów, które na co dzień stosuję czy coś. I tu nie mówię tylko o polskim, mówię też o angielskim oczywiście. A cóż, taki już jestem. Nie wiem, czy to jest stres śródnagraniowy czy co. Cześć. Cześć. I jeszcze raz cześć i papa. Nie chcę z wami walczyć. Sruwacze zbyt niedobre. W sumie nie wiem, czemu chodzę nad piechotą, jak ten... W ten sposób jest szybciej. A tutaj raczej kolce nie wyrosną nagle ze ściany. Dobra. Z tej ławki chyba korzystać ma sensu. I wiem w sumie, że mogłem wam oszczędzić tego trochę, ale już trudno stało się, to nie jest tak źle. Trzy uderzenia i bonusowego nie, więc obstawiam, że może 4-5 uderzeń by było po nim. Nie wiem, czy to jest improvement, czy nie, ale tak. Mniejsza z tym. Teraz najważniejsze, Sanctuary of Soul po raz kolejny. Miejmy nadzieję, że znajdziemy to, czego szukam. Bo w sumie już smutno byłoby zobaczyć, że znowu mam klucz, który nawet się nazywa elegancki. Był w okolicy ponoć odnaleziony, czyli po prostu w ściekach i tak dalej. A nie pasuje, ale dobra, mniejsza. I uwaga, uwaga. Wsadzić elegancki klucz. Tak. Nareszcie. Po takim długim czasie mamy tu wejście. Cokolwiek tutaj jest skrywane. Aha!
Wrogowie. Jeszcze więcej wrogów, no. Ja rozumiem, że Hollow Knight jest grą, gdzie jednak mamy walczyć i w ogóle, ale przyjemnie byłoby chociaż chwilę odpocząć sobie od tych... od tego zagrożenia życia i innych takich rzeczy. Okej. Dobra, zaraz tu padnę. Ja wam to mówię, ja tu padnę. Jestem tego prawie pewien, że ja tu padnę zaraz. W jakiś głupi sposób. No i wiedziałem. Wiedziałem po prostu. A ze względu na to, że liczyłem na szybki powrót, to... ech, nie siadałem. Dobra, spotkamy się tam za chwilę na zemście. Dobra, jesteśmy już na miejscu z powrotem. Czym w sumie jestem? I tak. Pierwsza sprawa, sprawdziłem ile uderzeń potrzebuję na tego dużego strażnika. Okazuje się, że tylko 3. A druga sprawa ta, niestety, jak widzicie tutaj... moja, powiedzmy, mój wewnętrzny, mroczny byt... no jak niestety, jak widzieliście, pojawił się tutaj, a nie gdzie indziej, więc tak. Trochę gorszy miałem start i pewnie zaraz znowu zginę. No tak, oczywiście w głupi sposób się w niego wszarżowałem. No cóż. Nie mój dzień zdet... a to dziwne, przysiągłem, że się dałem na ławce. No cóż. Podejście numer 3. No dobra. Po raz kolejny idziemy i... wow. Dziwnie się ustawiła, muszę przyznać, tym razem ta część mnie. Jakie to zwykłam nazywać. To też mroczna dusza. Ale dobra. Mniejsza z tym, pozwólcie, że się skupię tym razem na... walce z nim, a nie na gadaniu. A nóż może się nawet uda. Oczywiście wiedziałem, że nie powinienem się leczyć. Wiecie co, nie. To nie ma sensu, po prostu. Najpierw będzie chyba, jeśli odbiorę ze swoim... co... że nie, dobra, wiecie co, mam lepszy pomysł może. Ja tak już chciałem się poddać, w zasadzie wezmę to swoje i ucieknę czy coś, ale nie, wiecie co. Wydaje mi się, że jest naprawdę łatwiejsze rozwiązanie tych problemów. I nazywa się ono po prostu dopasowanie czarmów. Mniej duszy na zaklęcia. Super. O... silniejsze zaklęcia? O, i akurat jednego braknie na to. I więcej duszy? Dobra. Jeśli zostało mi jedno, to może coś znajdę odpowiedniego. I dostawanie duszy za dostawanie obrażeń. No, wiecie co, spróbujemy teraz po prostu go zaspamić. Tymi moimi, jak to się nazywa. No, brakuje mi słów. No tymi, no, zaklęciami właśnie, bo teraz są tańsze. Po prostu tym pociskiem przede mnie. Przed siebie, tak. Zobaczymy, jak to wyjdzie. I to będzie ostatnia próba, jeśli się nie uda, to pójdziemy zająć się pozostałymi kwestiami, czyli w tym przypadku odzyskam tą, to coś, mroczną duszę. I jak ją odzyskam, to pójdziemy zobaczyć, co z przepinkami, ewentualnie pójdziemy do, jak to się nazywało, no, do Mantis Village. Teraz obok Fog, tego nie Fog Canyon, tylko tego Fungal Wastesów. O. Dobra, idealny start po prostu. Ale no, wracając. Po prostu pójdziemy tam, zobaczymy co z tego wyniknie. Okej, na spokojnie. Okej, tego nie zauważyłem. Dobra. Wykorzystywać sytuację tak, jak się da tylko. Spamić tym zaklęciem, może go pokonamy. Chociaż... chciałem powiedzieć, chociaż wątpię, a tu... proszę, jednak się udało. Po... pięciu? Chyba czterech, pięciu próbach jakoś tak. Się udało, dobra. W takim wypadku nawet nie wiem, czy jest sens przerywać eksplorację. Ja bym po prostu poszedł dalej. Tyle. A, okej, to jest chyba kolejny z tych ślimaczych szamanów.
Jakaś postać podłączona do urządzenia. Przyjrzeć się bliżej? No oczywiście, że tak. Ja wiem, to jest przecież szamani ślimak. Ten taki jak tego, który spotkaliśmy wcześniej. Więc nawet nie wiem, co to ma... Nie mówcie, że to jakiś boss. O, okej, dobra. To nie jest boss, ale nie podoba mi się to, co się stało. Popłynięto... cienistą duszę? Naciśnij B, by wypuścić bardziej potężniejszego ducha. Okej, dobra, wiecie co? Nie wiem, czy mi się to podoba. Musimy, skąd przybyliśmy, bo nie ma przebacz, raz ten... A nie, dobra, to jest skrót. Ale... Ale teraz... próbujemy cieniem. Wow. Mam nadzieję, że naprawdę jest warte tego i... W ogóle, ale... Nie ukrywam, nie podoba mi się to, że nagle nasz czar stał się cienisty. Do tej pory ta cienista część mnie, można powiedzieć, była tym złym. A tu nagle... Jakbym pojął umiejętność kontrolowania jej, czy coś. Fajne. Fajne, jednocześnie niepokojące pod wieloma względami, ale okej. Nie będę o tym teraz marudził. Póki co siadamy i pora po prostu dostosować ponownie te wszystkie rzeczy, które chcę. Więc tak, tak. I zostały trzy. O. Zmniejszenie kosztu niech będzie, nie będę zbierał tego więcej tym razem, no niestety, i za jeden to mi chyba już nic nie zostało tak naprawdę. Chociaż nie, mogę śmierdzić albo Fornsofagoni. Dobra, Fornsofagoni. Później może jeszcze kiedyś powrócę do standardowego rozkładu. Ale póki co... Nadal nie ubrałem kompasu, co nie jest problemem. Powracamy szybko do tego, jak to się nazywa, no... Jak mi słów dzisiaj ciągle? No właśnie, to Stag Beetle. No jak się okazało, to są Stagways i Stag Beetle to jest ten nasz... powiedzmy... No ten cały, który nas wozi. Więc ogólnie do Staga powracamy, do Stagwaysów, naszego robaczego metra. I jak już tam będziemy... Bo jeszcze patrząc na czas... I na ogół wszystkiego... Wątpię, żeby dobrym pomysłem było iść jeszcze do Mantisów, patrząc na to, jak tutaj sobie nie radzę. Więc powiedzmy, że póki co do Forgotten Crossroads i odwiedzimy temat przypinek. Wiecie, tak głównie po to, żeby sprawdzić, czy Anusz nie mamy już wystarczająco dużo, żeby właśnie móc sobie zakupić kolejny węzeł. Jak nie, to kupimy jakąś pamiątkę, czy coś. Po wizycie. I w ten sposób na luzie będziemy mogli powiedzieć, że to już tyle, udało się i w ogóle. I to jest tak, teraz ciągle przed siebie. I okej, wiecie co, zauważyłem, to jest jeszcze jedna rzecz. Kolejne przejście, którego wcześniej nie uwzględniłem na mojej mapie. Jest tam przy chałupie tej właśnie przypinek. Jak teraz sprawdzałem, którędy tam. Więc, no cóż, no... Jak już tu będziemy, to żal nie skorzystać z opcji, żeby zobaczyć po prostu... Co, gdzie, jak, kiedy, na co, po co. Tak, oczywiście musiałem otrzymać obrażenia, bo ja inaczej nie potrafię. Ale dobra, nie będę się tym teraz przejmował, męczył i w ogóle, siadamy. Faktycznie tam jest jakieś wejście wyżej. To trzeba byłoby chyba od góry tam przesrunąć tym moim kryształowym. A póki co, cześć, koleżanko. I 900 potrzebuję jednego. Okej, dobra. Jeden. Więc, ja nie będziemy na to stać, ale... Quick focus. Zajmujący trzy miejsca. Okej, okay, i jak teraz zbieram 900, to będę już w stanie posiadać ich więcej. Więc tak. Góra. Ciekawe się odrodzili. Bardzo ciekawe i jak mówiłem jeszcze, ostatnią kwestią, którą chciałbym poruszyć, jest teraz te... No to przejście, które tam zauważyłem. A nie, dobra, to tam można się dostać w jakiś inny sposób jeszcze bardziej. Jest tutaj uwzględnione przejście, ale to jest tak wysoko, że nie wiem nawet jak... tam wejść. W takim wypadku. Więc tak. Mam jedną teorię jeszcze, jak to zrobić, którą chciałbym sprawdzić. Jeśli się nie uda, to tyle. Jeśli się uda, to super. Więc tak, oczywiście najmądrzejszy sposób na poruszanie się. I faktycznie. To była dobra odpowiedź.
Więc nie mam mapy tego regionu. Okej. Niebieskie jezioro. Jakie tu ładne. I znowu on. Ona. Oj. Co za spokojne miejsce. Ja chcę akcji. Mówisz, że to jest, nie jestem pewien, chyba niecno czy coś takiego. Ale i powiedzmy, że niecny, może to jest błąd, znowu nie pamiętam, chociaż... Chociaż niedawno grałem w D&D znowu, czy tam prowadziłem sesję w sumie i tam... Jedna postać moich graczy to był Bard, Vicious Mockery, pamiętam, że sprawdzałem polską nazwę, bo ona stosowała tą osobę po prostu polskiej nazwy, ale dobra, mniejsza. A już nie pamiętam znowu, no ale tak. No powiedzmy, niecno mi zabójczą bitwę. To sceneria jest... Abor... Powiedzmy, nudna czy coś. Przynajmniej niczego, ale okej. Jest jeziorko. Ładne, duże. Jest drugi brzeg. Ale tam u góry też widziałem jakieś rzeczy, więc powiedzmy, że najpierw zaczniemy od przejrzenia. Tam tak, sprawdzenia tego wszystkiego. Ale okej, dobra. Po prostu... Zobaczmy, co tutaj kryje w sobie to miejsce. Chociaż tego co widzę, to bez tego dasza też tutaj bym... nie mógł zajrzeć. I okej, wrogowie jak... w Forgotten Crossroads, więc... Raczej pomijając trudny dostęp do tego miejsca, to... Samo w sobie ono jest... spokojne, no i... naprawdę... cała ta podróż dla jednego Rancid Egga... Oj, te grabie jak mnie zirytować... Rancid Egg, najbardziej bezużyteczna rzecz, która istnieje w całej rozgrywce... Oczywiście musiała być tu jako nagroda. No, trudno. Ale mniejsza z tym, po prostu idźmy przed siebie, zobaczymy, co tu jeszcze jest w tym wszystkim. Proszę. Energia strasznie szybko się zmieniła, co jest takie... co najmniej zaskakujące, bo... nie spodziewałbym się nagle takiego... energii pełnej masek po tym, jak... byłem na jakiejś plaży. I okej, ogólnie ta sceneria jest taka... o, powiedzmy, no, taka... ciężko mi powiedzieć więcej, ale... co to w ogóle jest? Ha. Przyklęci bądźcie ci, którzy zwrócicie się przeciwko królowi. Okej, dobra. Wiecie, no, nadal mi to nic nie mówi, poza tym, że... jesteśmy w jakimś... takim... miejscu... Okej, dobra, chyba... chyba mnie to nie powinno być, jak już jestem, to dobra. Chociaż nie, no powinienem chyba. By chronić... naczynie. Śniący leżą śpiąc. Monmon nauczyciel. Nauczycielka. W swoich archiwach. Otoczonych mgłą... Fogenem jest są dwa rodzaje mgły, ale ogólnie mgłą. Luren... strażnik, obserwator. Ciężko to powiedzieć. Watcher, co może być strażnik, obserwator, coś tego typu, tak dalej. W swojej strażnicy, obserwując miasto. Heraf, bestia. W swej wymleżu. W całej ciemności poniżej królestwa. Przez ich oddanie, Hallownest przetrwa wiecznie. Okej, ale tak jakby trochę się nie udało, bo... lokalizacje śniących dodane do mapy. W sumie upadł Hollow Nest i w ogóle... nie idź dalej, mały cieniu. Aha. Co? Compulse coś takiego. Jaki powód ma... jaki powód jest w jego wyjściu z ciemności, coś tego typu chyba to jest? Co? Jaki jest powód jego powrotu do tego świętego królestwa? Wołanie spoza pieczęci? Przez naczynie? Czy przez przetrzymywane światło? Czy pieczęcie pękną? One nie mogą być odczynione. Ale naczynie słabnie. Laga zsiewa się ponownie. Muszą być odczynione. Jednak nadal nasze pieczęcie pozostają. Nasz obowiązek, nasza służba jest przetrzymana. Musi być odesłane. Nasza służba trwa. Musi być zrobione.
Hej, dobra, wiecie co, tutaj jakaś wielka akcja. A to się zwykły, spokojny odcinek z zwiedzania i nadrabiania zaległości. Odejdź, mały cieniu. Odejdź. Pozwól nam spać w pokoju. Okej. No i co teraz? Nie musisz w jakąś pułapkę wpadłem, teraz mój zapis trzeba być wyrzucić. Dobra. Jakaś... ma. Okej, dobra. Nie wiem... Powiem wam szczerze, nie wiem co to w ogóle ma... do czynienia z grą w ogóle. Myślę, o co tu chodzi, bo to jest takie... dziwne miejsce, ale okej, dobra, coś odkryliśmy i to się liczy. Jak najbardziej. Dobra, idziemy po prostu, zobaczymy co z tego wyniknie. Ale ta, zdecydowanie... no dziwne, to niepodobne do czegokolwiek co było do tej pory. Całej rozgrywce. I nie wiem czy mi to bardziej się podoba, czy bardziej mi to jest takie... no, lepiej nie... ale dobra, jesteśmy przy tej ćmie. Co za okropno... los ci zgotowali. O, wygnać do przestrzeni pomiędzy ciałem a duszą. Zaakceptujesz osąd i odejdziesz, zanikniesz powoli. Weźmiesz tą broń przed tobą i przywytniesz swą drogę z powrotem z tego smutnego, zapomnianego snu. Okej? Okay. Cokolwiek to jest, wow, po prostu wow. Wzięto gwóźdź albo paznokieć, dalej nie wiem, ale niech będzie gwóźdź snu, Dream Nail. Przytrzymy Y, by naładować i ciąć tym gwoździem. Dni przez płaszczyznę, czy tam, nie wiem jak to nazwać inaczej, splot pomiędzy snami a rzeczywistością. No, chociażby alternatywna brońka. Jakieś nowe ataki czy coś i... Okej. Faktycznie, co... wydaje się, że to będą jakieś ataki broni, w ogóle walka, ale dobra. Póki co jeszcze pogadajmy z ćmą i chyba na tym będę kończył, bo w sumie czas już mało się kończy i w ogóle. Sir, czyli wróżbitka, widząca, coś tego typu. Powróciłeś. Witam z powrotem w przebudzonym świecie. Te postacie, ci śniący, sięgnęli po resztki swej mocy i wciągnęli cię w tamto ukryte miejsce. Ale ten talizman, który teraz dzierżysz, gwóźdź snów, on może przeciąć splot, który oddziela świat przebudzony od naszych snów. Nawet śniący sami w sobie nie chcą się teraz... nie mogą się teraz ukryć przed tą bronią. Jednak muszę przyznać, to święte ostrze zostało stępione przez czas. Wspólnie może jesteśmy w stanie odzyskać jego dawną moc. Musisz tylko przynieść mi esencję. Esencję. Cenne fragmenty światła, z którego uczynione są nasze sny. Zbieraj ją, gdziekolwiek ją odnajdziesz. I przynieś ją mnie. Kiedy mamy wystarczająco dużo, możemy czynić cuda wspólnie. Idź w świat, nosicielu. Poluj na esencję, która tu nam się skrywa. Zdobądź z tej esencji i powróć do mnie. Nauczę cię więcej. Okej, dobra. O, trochę nieciekawie, bo... Resting Grounds, okej. W sumie nie ma nigdzie ławeczki. I... przytrzymaj... Co? Więc te drzewka są związane z tym czymś. W ogóle patrzcie, znowu się pojawiają te światełka. Ej, dobra, czyli... A,
Pamiętam, że w kilku miejscach widziałem te drzewa, tylko... Gdzie one były teraz? Na pewno jedno było w tych... No jak to się nazywa? No chyba temu przy tych waterwaysach royalnych widziałem. Ale... Poza tym... Chyba jeszcze gdzieś było, ale... Niestety moja pamięć jest na tyle słaba, że nie powiem. Nie jestem pewien, gdzie to było. Na przykład widzę tam też jakieś przejście prawdopodobnie. Ale dobra, mniejsza z tym, ja chcę zebrać to coś, a nie przejście. I 20. I dobra, to sądzę po odgłosie, chyba coś się zmieniło, albo no skończyło. I tak, teraz jest to inne. Można jeszcze raz to przyciąć? Okej. Zmarli zapamiętani. Cierpliwa... Coś tam z tą ćmą było. Sny zachowane. Okej, dobra. Cokolwiek to oznacza, powiem szczerze. Na pewno teraz przybierze to wszystko inny obrót spraw w ogóle względem początku. Ale dobra. Skoro jesteśmy w miejscu, w którym jesteśmy i trochę czasu już minęło, to powiem wam szczerze, prawdopodobnie to jest dobry moment na to, żeby... A dobra, jesteśmy tutaj, dobra, to wiem gdzie wszystko. Więc tak, w tym momencie najlepiej zakończyć po prostu epizod i cóż, następnym prawdopodobnie będziemy iść dalej polować na to wszystko, co tutaj się znajduje. A póki co, no ja na tym zakończę, pomału powracam do ławeczki przy naszej sprzedawczyni przepinków i to tyle, więc dziękuję wam bardzo za uwagę, no i trzymajcie się, do następnego, no i hej hej!